Gliwice to nasze miasto. Charakterystycznymi i rozpoznawalnymi miejscami to m.in. maszt radiostacji gliwickiej, najwyższa konstrukcja drewniana tego typu na świecie i port gliwicki z ponad 200-letnią tradycją umożliwiający dostęp do światowych mórz. Początek tej drogi to gliwicki rynek z fontanną przedstawiającą Neptuna płynącego na delfinie. Jak głosi legenda, jest symbolem połączenia Gliwic z morzem. Właśnie na wprost Neptuna znajduje się gliwicki oddział PTTK, gdzie od ponad pół wieku ma siedzibę turystyczny klub kolarski, którego patronem jest Władysław Huza. W tym roku obchodzimy 55. rocznicę powstania klubu. Na prezentowanych zdjęciach od 1958 roku w bardzo dużym skrócie przedstawiony został krótki zarys historyczny działalności klubu w minionym półwieczu.
decyzją Komisji Turystyki Kolarskiej Zarządu Głównego PTTK najlepiej pracującym klubem w 2012 roku został Turystyczny Klub Kolarski PTTK imienia Władysława Huzy w Gliwicach.